będzie pochwalony Jezus Chrystus. W świątecznym klimacie oczekiwania na przyjście Mesjasza pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry wierni Kościoła Kieleckiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców ziemi świętokrzyskich i ludzi dobrej woli. Słowo stało się ciałem. To przesłanie Ewangelii świętego Jana przypomina nam, że Bóg w Jezusie Chrystusie wchodzi w nasze życie, aby być z nami i dla nas. Tam, gdzie objawia się Boża miłość, tam jest źródło prawdy, nadziei i przyjaźni. Życzę wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia wprowadziły wiele pokoju w nasze skołatane ludzkie serca, aby czas przy wigilijnym stole i biały opłatek w ręku niósł pojednanie, miłość i przebaczenie, aby przeżywanie najświętszej ofiary było wejściem w tajemnicę Boga, który przez dar Bożego Słowa i łamanego chleba jest z nami, aby nas uświęcać, przemieniać. A takie przeżywanie świąt pomoże wszystkim cieszącym się łaską wiary przyjąć za swój tegoroczny program duszpasterski, tak prosty, a jednocześnie wymagający. Idźcie i głoście. To znaczy, dzielcie się Chrystusem, wiarą i tymi łaskami, jakie On daje. A wszędzie, gdzie przechodził Chrystus w swojej historycznej osobie, podawał rękę potrzebującym, uzdrawiał, pocieszał. I Chrystus potrzebuje nas w naszym świecie często skłóconym, zazdrosnym, w świecie, który poszukuje nowych standardów życia dalekich od Ewangelii, aby właśnie być, tak jak brat Albert, i w drugim człowieku widzieć najpiękniej obecność Chrystusa, w tym człowieku pięknym, zaradnym, bogatym, ale i w tym poniżonym, opuszczonym i samotnym. Niech przewodniczką na świątecznych drogach i na drogach Nowego Roku będzie Maryja, która orędziem z Fatimy zaprasza do modlitwy różańcowej, do przebaczenia i nawrócenia. Święta Bożego Narodzenia to święta ciepła, pokoju i miłości. Tego pokoju, którego człowiek dać nie może, bo wciąż wokół nas tyle wojen i niepokojów. A pokój na świecie to również mój pokój, mojego serca, mojej miłości i odpowiedzialności za siebie i za tych, którzy są wokół mnie. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wszystkim, aby ten czas był dla wszystkich czasem łaski i nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.